Hejka, tu Alice Art, witam w kolejnym odcinku z moimi rysunkami i przechodzimy od razu do szkicownika i tego, co tu robiłam. W ogóle tutaj strasznie dużo szkicowałam. Z refek próbowałam, jakieś pozy, których nie wiem, czy w ogóle widać. No, jakieś takie bazgroły. Tu też. Tu jest Lois z Taylorem. To są plany, ale tego strasznie nie widać tutaj, mam wrażenie. To jest zrobione szarym cienkopisem. Jeszcze na Mermaid. Chciałam właśnie zrobić taką ilustrację z Akim i z Dylankiem w formie trytonów? Tak, chyba tryton. W każdym razie zrobiłam to i tu sobie testowałam jakieś tam pozy. Najpierw miało być to, ale stwierdziłam, że nie podoba mi się to zgięcie przy ogonach, bo jest takie aż... wygląda trochę aż nienaturalnie. Nie wiem, czy da się tak mocno zgiąć ogon, ale powstało w końcu to. Jestem mega zadowolona. Jeszcze wzięłam w ogóle moją ulubioną ostatnią paletę z akwarelami, więc bawiłam się naprawdę świetnie. I bardzo mi się podoba ogon Akiego, bo przedtem, w zeszłym roku, jak ktoś oglądał w maju, tak, też na Mermaid, to ich rysowałam, tylko że tam dałam im takie jednokolorowe ogony i to nie wyglądało tak fajnie, a tutaj Aki ma łatki, Dylan był po prostu takie turkusowe oznaczenia tym szarym ogonie i wygląda całkiem okej. Okay. Tu szkice z Akim, bo kocham moje dziecko, kocham go po prostu. Nie mogę żyć bez tej postaci. Niby to nie jest mój person, ale uwielbiam go bardzo. Zwłaszcza lubię w ogóle tą pozę takiego siedzenia po turecku. Wygląda bardzo uroczo. I tu się zaczęła taka trochę pseudo-seria rysowania moich ocków na obu stronach. Więc tak jak tutaj był Aki, tylko ja go zrobiłam ołówkiem, tu rysowałam fioletową kredką Dylana. I w ogóle przepraszam, jak niektórych tych szkiców nie widać tak dobrze, ale nie jestem przyzwyczajona do takiego mocnego nacisku przy szkicu, bo potem nie chce mi się tego zmazywać, więc bardzo dużo Dylana i ten tekst bardzo pasuje do jego osobowości. Dalej jest Ami, jego najlepsza przyjaciółka, i rysowałam ją. Chciałam też dać trochę inne ubranko, ale strasznie rzadko rysuję dziewczyny, jak widać. Dlatego chcę więcej ją trochę porysować jeszcze w tym szkicowniku albo ogółem, bo narzekam, że nie umiem takiej damskiej typowej sylwetki narysować, bo rysuję dużo chłopców, ale. I przez ten szkic w ogóle. Chodź tu. Nie widać. Powstał potem ten rysunek na papierze do markerów. Tu jest Ami z Dylankiem. Chociaż i tak bardzo mi się podoba ten szkic. I zaczęłam ostatnio. Tu jest pomarańczowa strona z Taylorem, bo dlaczego nie? Stwierdziłam, że pomarańczowy to jest kolor, który będzie mi idealnie pasował. I tak, to było z rewki. To chyba też. Jak to pasuje w górę. I to też. Więc kocham Taylora. Tu jest Leoś, wiadomo, brązowym. Ta strona mi się tak nie podoba, bo tu jest taka dziwna, pusta przestrzeń. I tam tu gwiazdki, bo jak było widać tutaj, te strony są takie fajne, takie właśnie zapchane tymi szkicami, tak jakby. A tu zrobiłam tak, że tu są szkice, a tu jest taka nicość, a ciężko się rysuje, bo tu są te nitki. Ale bardzo polecam dużo szkicować, zwłaszcza ja w tym szkicowniku bardzo dużo szkicuję takie samo rozrysowanie się przed na przykład digitalem, to chcę sobie wyćwiczyć trochę tutaj rękę, więc szkicuję moje ocusie, taki comfort zone. To jest Miki. Mikiego pewnie z zeszłego Mermaja, jakkolwiek to się mówi, możecie kojarzyć. To jest właśnie ten ocek, który ma ten ogon taki jak z ręka, czy coś tego typu. On jest normalnie w wersji kucyka, ale chciałam go narysować jako człowieka, bo
ile można rysować kocyków, chociaż nadal je bardzo lubię. Te strony mam wrażenie, że będą bardzo słabo widoczne. Jest tu Aaron, bo w sukience mi się bardzo podoba. Ale robiłam to różowym i tak strasznie słabo to widać, bo ta kredka jest jasna i... A tutaj czerwony ołówek wrócił do gry, bo w ostatnim odcinku mówiłam, że... O, tu prosto. Że zaczęłam lubić rysowanie właśnie czerwonym ołówkiem, takich samych szkiców, których nie muszę kończyć. I strasznie mi się podobają te szkice. Co jest nie tak, że jak nie muszę tego kończyć, to mega mi się podoba szkic. Zwłaszcza to, i to, i to. I też przez to... No. Wziął ten rysunek. I bardzo się cieszę, zrobiłam tutaj właśnie dużo najpierw szkiców i potem sobie wybrałam ten, który... Szkicy? I potem wybrałam właśnie ten, który mi się najbardziej podobał i zrobiłam z niego taką pełniejszą trochę ilustrację. I moją ulubioną częścią tego rysunku jest to blendowanie markerami, bo zaczęłam starać się blendować i dają super efekt. Kiedyś robiłam takie właśnie mocne cienie, one też były fajne, ale jakby takie mocne mocne cienie już tak do mnie nie przemawiają, jest taki ładnie zblendowany kolor. O, tu dalej Leoś z Taylorem. I to, chciałam zrobić coś większego. Na razie ten pomysł czeka z tysiącem innych, które muszę zrobić. Kolejne szkice z Akim. W ogóle czemu Akiego nie szkicuję w kolorze? To jest trochę przykre. To też było na takie rozrysowanie się, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Bo na zdalnych wiadomo jak to było. Na zdalnych można było rysować, a tak to w szkole nie można już. O, ta strona bardzo mi się podoba. Znaczy bardziej te szkice, że wszystko było najpierw szkicowane żółtym, a obrys potem był pomarańczowym. I tu jest Leoś, wiadomo. Chciałam mu dać jakieś inne ubranko. Znaczy to i to, ale nie. I skończona rzecz w szkicowniku. W tym szkicowniku chyba póki co mam najmniej skończonych prac, ale strasznie lubię te szkice i jestem i tak całkiem zadowolona. O, i ta zarąbista taśma. To jest ten moment, kiedy niby masz brokatowe taśmy, ale widzisz jakąś inną w sklepie i masz takie biorę. No i wiem, niczego nie żałuję. To były szkice najpierw. Ja to cały czas przysłałam. Tu sobie szkicowałam moje ocki, które są kotami. To jest różany obłok, to jest ostry kieł, a to jest brzozowe futro. Tak, imiona wojowników trochę. I najpierw tutaj też szkicowałam, bo chciałam ich rysować w digitalu. Jak się okazało, zawsze kiedy chcę rysować w digitalu, moje piórko stwierdziło, że ono się teraz rozładuje i musiałam je ładować dobre 2 godziny, więc moja ambicja uciekła. Oj, znowu nie widać, bo znowu jasna kredka, ale tu jest werbin, bardzo dużo werbina. To jest dziwne, bo ta postać jest w miarę ważna w sumie, a bardzo mało go rysuję i to jest smutne, ale... O, kurwa. Ale przez to tutaj... przez tą stronę, jak sobie szkicowałam, to stwierdziłam, że fajnie byłoby narysować właśnie werbina z Taylorem. I tego to powstał ten rysunek. Bazą były markery i potem tylko wykończałam kredkami, ale zrobiłam straszny fail, bo w niektórych miejscach dałam za ciemne cienie i z tego to nie widać, ale jak się przybliży, to widać, że na skórze zwłaszcza są za ciemne cienie, a ta różowa, ta cielista kredka była taka różowa, więc to nie wyglądało najlepiej. I coś, co mnie strasznie tutaj boli, to kolor włosów werbina. Jego włosy są białe, a ja zrobiłam bazę z jasno-szarego markera i to jest niby... Który to ma? CG1, ale i tak on jest za ciemny. I tak on jest strasznie ciemny i werbin wygląda miał szare włosy. No, i strasznie dużo rzeczy zepsułam, mam wrażenie, ale najwyżej zrobię redraw, bo całkiem się cieszę, że zrobiłam taki pseudo, taki mini komiks z tego, trzyobrazkowy, ale liczy się.
No, więc to było na tyle z tym filmiku. I tak nagrywam to w czwartek, wy to widzicie w sobotę, bo jestem pewna, że w piątek nie będę miała czasu. I w ogóle teraz filmiki czasami mogą być trochę nieregularnie, bo będę miała trochę rzeczy na głowie, jednak wiadomo, koniec szkoły, ostateczne egzaminy i może być tak, że filmiki się nie będą pojawiać tak co dwa tygodnie. Więc no, dzięki za słuchanie tego filmiku. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. No i cześć!